Siemanko widzowie, witam was w kolejnym materiale na tym kanale. No i dzisiaj mamy kolejną tutaj bardzo fajną rzecz, a mianowicie mamy kolejne 50 player picków do zrobienia, do otworzenia. Pisaliście w komentarzach, że chcielibyście jeszcze więcej tych player pickasów. No niestety nie będę robił jeszcze więcej niż 50, bo po pierwsze bardzo mało czasu do końca tych player picków było, jak to robiłem. Czy w sumie to jest nadal godzina 18:30, więc teoretycznie mógłbym jeszcze trochę player picków dorobić, ale no nie chcę na to wydawać jeszcze więcej pieniędzy, bo to jest konto od 0 do milionera i trochę mi szkoda, a i tak ze 120 tysięcy na to poszło. Więc jeżeli podoba wam się widzowie to, że wydałem specjalnie pieniądze na głównym koncie na to, żeby te player picki zrobić i to no nie najmniejsze pieniądze, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, zostawcie suba, jeżeli chcecie być na bieżąco, no i oczywiście wszystkie filmy oglądać i być o nich powiadamiani, bo naprawdę warto tego suba zostawić, filmy są codziennie, czasem nawet dwa. Sprawdzajcie linkacze w opisie, superowy Instagram, masny Discord, no i jeżeli chcecie dołączyć do prywatnego, handlowego Discorda dla patronów, no to oczywiście link do Patronite'a znajduje się w opisie, a my lecimy z tematem, no i oby jak najwięcej kart wysoko ocenionych, no bo chciałbym tą ikonę zrobić, w sumie to już zacząłem, więc skończyć by wypadało. No a byłoby dobrze, jeżeli wpadłoby więcej tych wysokich overali niż ostatnio, co prawda ostatnio nie było źle, ale mogłoby oddać troszeczkę więcej. A wy w ogóle, jeżeli robiliście jeszcze więcej tych player picków niż jak pytałem was ostatnio, to dajcie oczywiście znać, co wam wpadło, czy coś ciekawego. Tam widziałem kolejnego gościa, co trafił Ronaldo z jednego player picka. Widziałem ludzi trafiających Mbappé, inne jakieś giga superkarty przy zrobieniu gigantycznie małej ilości player picków, także no gratulacje dla was, a ja z 5 picków aktualnie dostałem zupełnie nic. Tutaj Tagliafico, także no średnio. Dużo kart z klubu też przepaliłem, co miałem, tych co natrafiłem wcześniej. Dużo overali 82 też w te player picki wsadziłem, bo stwierdziłem, że no odda mi w tych player pickach też te overale 82, jak na przykład Isco i Sołczka, których obu miałem w klubie i obu w tym SBC przepaliłem, więc chyba dobry ruch to był z mojej strony. No i mam nadzieję, że będzie zwrot z tych player pickasów, no i że nie będę na tym w dupę. Isak 82. Nie jest to fajny traf. Jak na razie nic tu nie jest fajnym trafem. No może ten Jesus Navas jakąś tą stronę pików ratuje, ale no 8-4 oceny z tylu player pików aktualnie to nie jest nic nadzwyczajnego. Tutaj Dawid Alaba. No i powiem wam, że liczę na coś. Na wysokie overale szczerze. Liczę na wysokie overale i chociaż na jedną kartę, która mi się przyda. No tu Upamecano, fajna dosyć karta, ale no na rynku to już chyba nie kosztuje nic. Kolejny player pickas, wybieramy sobie tutaj, wezmę tego Matipa, najwyżej sobie go podmienię później, przepalę gdzieś czy coś. Tutaj znowu Isak, po raz drugi, więc musimy wziąć Sara 78, którego swoją drogą też w tym SBC przepaliłem, bo miałem niewymiennego. Trzeci raz rzędu Matip, więc no to tym razem weźmiemy, znaczy nie trzeci raz rzędu, tylko trzeci raz ogólnie Matip. I tu weźmiemy, wziąłem Taliskę, którego też przepaliłem. I tutaj kolejna karta, którą już mamy. Jesus Navas. Dobra, już go wezmę. I może gdzieś przepalę. No nie wiem, widzowie. Coś te piki nie chcą oddawać. No poprzednio było dużo lepiej, szczerze. Ale oczywiście, że się nie martwimy, bo mamy pierwszą kartę Rule Breaker. Mimo, że jest no nic nie warta i tak wydaje mi się, że średnio się może do czegoś przydać. No chyba, że jakiś SBC będzie, gdzie można ją przepalić, bo nagrywam to we wtorek przed 19 jeszcze. Z tego względu, że chciałbym tu wypakować jeszcze Viniciusa. Znaczy mam nadzieję, że uda się go wypakować z tego player picka albo jakiegoś Marquinhosa, bo mam ich w składzie. Więc niewymiennych ich mieć byłoby naprawdę spoko. Aktualnie nic ciekawego, Soyuncu 80. Przy okazji widzowie, to jeszcze raz was zapraszam na Instagrama, bo Instagram jest naprawdę w porządku. No i warto tam być, tak samo jak warto być na Discordzie, do którego link jest w opisie. Discordzie dla widzów, dla potężnych widzów, potężnych handlarzy, nie tak potężnych jak Zapata, którego w tym piku dostajemy. No i mam nadzieję, że tym razem będzie to ktoś lepszy, a nie Dumfries. Kolejny player pickas. Znowu nic.
Maguire, którego już mam, no ale wezmę, bo wezmę. Może gdzieś go przepalę, pewnie w jakimś SBC o ikonę tym pierwszym zostanie przepalony. No już stwierdziłem, że zrobię to SBC o ikonę, mimo że nie ma jeszcze 350 łapek dobitych, ale wydaje mi się, że możecie to zrobić, także możecie wbić na poprzedni film z player picków i łapeczkę do góry zostawić, tak dla mnie, bo że zdecydowałem się już to SBC o ikonę zrobić, a ten tavernier, którego tu dostajemy, wygląda fajnie, ale miejsca w moim klubie raczej nie zagości na długo, bo zapewne zostanie przepalony w SBC o ikonę, bo niewymiennego informa akurat potrzebuje do tego SBC, żeby przepalić, także fajnie, że ten tavernier się tutaj znalazł. A tutaj znalazł się Matip po raz czwarty. No tutaj już jednego wybraliśmy, jeden w klubie, paru nie wybraliśmy. Zostały nam niecałe dwie strony player picków. I tu nic nie ma w tych pikach jeszcze? No nieźle. Tutaj mamy Galeno 8-1, ale to 8-2 wezmę, bo ten 8-1 inform to się do niczego nie przyda. No i mam nadzieję, że no kurde, no niech odda coś, cokolwiek, bo to będą najgorsze piki i że mój tytuł, że to jest najlepsze SBC, to się nie sprawdzi. A prosiłbym, żeby to się sprawdziło, oddaj coś fajnego. Ja wierzę w te player piki nadal. Nie, no Konate, tylko nie ty. Tylko nie ty. Jakieś 15 sztuk do końca. Player pick 78+, i dwie karty 78. To naprawdę super jej, dzięki za taki zacny traf. Grealish 8-4, przepalałem go w jakimś SBC, w tym jednym SBC o ikonę, więc może być. No i dajcie tu jakieś karty 90, jakieś karty 88, 87. Teraz to już nawet nie marzę o tym Viniciusie czy Marquinhosie, żeby go dostać. Teraz to ja bym chciał jakiś fodder do klubu zgarnąć. No Łoniaki Williams to nie jest przydatna karta, w żadnym wypadku, ani nic warta. Rui Silva tak samo, 80-ki, jedynki, no nie są tu mile widziane. Sabicera mam, Bailego też mam, ale wezmę Sabicera. No nie wiem, widzowie, kurde, liczyłem na to, że odda, naprawdę, nawet nie wiecie, jak bardzo na to liczyłem, że to będzie oddawać, przynajmniej tak jak ostatnio. Ale no, chyba się troszeczkę przeliczyłem. Ale nie lekceważmy tych pików, które zostało. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To szczęśliwą siódemkę weźmiemy. Oby była szczęśliwa i tym razem. Niestety nie, jest to Eriksen, którego w tym SBC już przepaliłem. Jedziemy dalej. Kolejna karta. Jest to jakiś Rodriguez, którego w tym SBC też przepaliłem. Zobaczmy, jak długo się to będzie ciągło, że będą karty, które przepaliłem. Antonio też przepaliłem, a Moraty nie przepalałem, bo był 8-3, więc już trzecia karta przepalona w tym SBC. W sumie to Antonio to już trafiliśmy wcześniej. To nie wiem, dlaczego o tym nie wspomniałem. Tutaj nic, znowu. No i 5 player Picassów, no ja już zwątpiłem. Nie będę was oszukiwał. Liczyłem na fajne rzeczy. No jest Insigne 8-6, jest Walkout, ale ja i tak jestem kompletnie niezadowolony. No liczyłem, że takich kart jak... No znowu ten sam zestaw. Mi się wydaje, że już to gdzieś widziałem. Matip i Antonio. No i nieważne, kogo wezmę, to i tak mam już po dwa duplikaty tego gościa. Tu dwa Matipy, a jakbym wziął Antonio, to by byli dwa Antonio w duplikacie. No także... okej. Okay. Icardi i Jimenez, obu mam. No nie, no te player picki to... No fajnie, że oddały za pierwszym razem. Miały oddać za drugim razem. Liczyłem, że oddadzą za drugim razem, chociaż trochę foderu, że dadzą. No i ani trochę, nie ma tutaj zwrotu, widzowie. Ani w jednej piątej to się nie zwróciło. W jednej szóstej też to się nie zwróciło. Po tym player picku liczyłem, że zmienię zdanie, ale tu kolejne dwa duplikaty są. No nie mogę. Aż się boję to SBC z ikoną robić. Bo jeżeli, chociaż w sumie to może, widzowie, skoro tu dało takie gówno, to w SBC z ikoną może odda jakoś mega fajnie. No ale nie ma tu nic. Jesus Navas i Alaba na pierwszej stronie. Na drugiej stronie Kudus i Tavernier. Na trzeciej stronie nic. Nie, Grealish, sorry, bo ja liczę tylko kartę 8-4. No na kolejnej stronie Insigne i Kostić i tu duplikaty, które zapewne
no nie no, squixeluję to i najwyżej odzyskam, albo przepalę to w tym najprostszym SBC o ikonę. Także widzowie, jeżeli materiał z wydawania pieniędzy na player Pikasy i z mojego zmarnowanego głosu wam się podobał, to zostawcie łapę do góry, a ja mam w siebie bekę, że tyle pieniędzy na to wydałem i gówno dostałem. Dobra widzowie, dajcie znać co trafiliście, bo wam pewnie oddało lepiej niż mi. No ja się z wami żegnam, trzymajcie się i na razie.